Uroczystość nadania sztandaru powiatowi kościerskiemu rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza prałata Mariana Szczepińskiego. Następnie korowód ulicami miasta udał się do hali Sokolnia. Tam rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Na ręce przewodniczącego Rady Powiatu złożono sztandar, który ufundowała Rada Fundatorów. Sztandar dla powiatu jest takim wyrazem skupienia wokół samorządu, czy może inaczej. Skupienia ludzi, którzy tutaj mieszkają wokół jakiegoś znaku szczególnego. Sztandar zawsze był i historycznie, i właściwie w każdego Polaka sercu takim ważnym znakiem. I myślę, że nadanie tego sztandaru właśnie dzisiaj spowoduje to, że my będziemy się właśnie skupiać w różnych momentach, w tych takich trudniejszych, czy bardziej uroczystych, właśnie wokół sztandaru, tego znaku wspólnoty. Sztandar powiatu kościerskiego składa się z płata prawego i lewego, przymocowanego do drzewca, zwieńczonego głowicą przedstawiającą orła w koronie. Płat prawy w kolorze białym został wykończony złotymi frędzlami. Po środku płata umieszczono herb powiatu kościerskiego, a ponad nim napis Powiat Kościerski Serce Kaszub. Zostaliśmy zaszczyceni piękną inicjatywą, wypływającą właśnie od tych samorządów, aby powiatowi kościerskiemu ten sztandar ufundować. Jest to dla nas zaszczyt, honor, a przede wszystkim wielkie zobowiązanie dla tego, aby działać na rzecz naszej wspólnoty samorządowej, tej szerzej rozumianej, czyli wszystkich mieszkańców powiatu, a więc również mieszkańców poszczególnych gmin. Zarówno herb, jak i napis zostały wykonane haftem ręcznym. Płat lewy w kolorze białym również został wykończony złotymi frędzlami. Po środku płata na czerwonym tle umieszczono ukoronowanego białego orła. Uroczystość nadania sztandaru powiatowi kościerskiemu połączono z wręczeniem nagród starosty. Grzegorz Zabrocki laureatów wybrał według własnej subiektywnej oceny. Wyróżnienia otrzymało 5 osób i instytucji, które swoją pracą wspierają i przyczyniają się do promocji powiatu kościerskiego. Tegoroczni laureaci to wójt gminy Kościerzyna Waldemar Tkaczyk, Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko z Gdańska, Piotr Karczewski, Koło Gospodyń Wiejskich z Górek oraz firma Elwos. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, dlatego że nie spodziewałem się tego wyróżnienia. No, człowiek pracuje po to, żeby wykonywać dobrze swoje obowiązki. Nie ukrywam, bo jest pełna satysfakcja, że pan starosta i jego współpracownicy zwrócili uwagę na moją pracę też w tym samym gminie Kościerzyna. No na pewno, jest to wielki zaszczyt dla nas. Byłyśmy dzisiaj właśnie docenione, także dziękuję w imieniu całego koła gospodyń. Starałyśmy się i będziemy się starać w jak najlepszy sposób promować nasz powiat, pokazywać naszą kulturę, promować nasze kaszubskie jadło. I bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Całość uroczystości związanych z nadaniem sztandaru powiatowi kościerskiemu uświetniły występy artystyczne.